Teraz poprosimy o słowo gospodarza tego miejsca, biskupa Ryszarda Kasyna. Kiedy słyszę słowa Salus Animarum, które to słowa inicjowały bulle papieża Piusa VII w 1821 roku, 16 czy 17 lipca, jako prawnikowi przypominają mi się te słowa w ramach kodeksu prawa kanonicznego, które w ostatnim kanonie 1752 właśnie są ujęte. Salus animarum suprema lex, zbawienie dusz najwyższym prawem. Nie będę nawiązywał tutaj do tych słów, bo one mówią o proboszczach, którzy są czasami, dziękuję im się za urząd, albo też w jakiejś tam formie proponuje inną parafię i wtedy właśnie prawodawca nawiązuje do tych słów. Ale te słowa dzisiaj nas poprowadziły, chciałoby się powiedzieć, w stronę właśnie tego wszystkiego, co Pan Bóg na drogach naszego życia nam proponuje w aspekcie zbawienia naszego. Również poprzez ten piękny i śpiew Pani Weroniki Kober, jak i też poprzez tę narrację muzyczną kwartetu, które mieliśmy okazję usłyszeć, bydgoskiego kwartetu Arte con Brio i tego prowadzenia, które Pan Mirosław raczył nam tutaj ukazać i przedstawić. Tak sobie pomyślałem, że wiele wspólnego kwartet ma w aspekcie z tym naszym dwustuleciem, albowiem tak patrząc na Was, nie zaglądając w Wasze dowody osobiste, ale tak plus minus cały kwartet dwustulecie w sumie mógłby też obchodzić. Tak mówię, plus minus, już nie będę tutaj analizował. Może minus, może bardziej minus niż plus. Pan Bóg ma zawsze swoje drogi na życie każdego z nas. Tak było w historii, patrząc nie tylko na to dwustulecie. Tutaj ksiądz profesor Jan Walkusz wspomniał, dziękuję mu za te kilka słów z racji czasu ograniczonych, ale wspomniał choćby o początkach diecezji chełmińskiej 1243 rok, które były, można powiedzieć, skromnymi początkami z różnych względów historycznie patrzę. Powstały wtedy cztery diecezje, właśnie warmińska, tutaj chełmińska diecezja i sambińska, pomezańska. I wtedy chełmińska diecezja, jakby to ukazać, była, to był taki, tak mi się wydaje, wymysł krzyżacki, żeby ukrócić jednego z biskupów, który tutaj na tych terenach, w szerszych terenach płockich, nie tylko panował, bo zaproponowała, tak, była taka sugestia, żeby on jako pierwszy objął tę diecezję, a ona była najbiedniejsza, bo z tą diecezją wiązało się chyba 600 włók, cokolwiek to znaczy dzisiaj, myśląc o pewne majątności i tak dalej. Tak przynajmniej gdzieś czytałem, może ksiądz profesor mi poprawi tym wszystkim, ale taką miałem wrażenie. Zauważcie, że z tych czterech diecezji dwie już nie istnieją. Zarówno pomezańska, jak i sambińska. Diecezja warmińska istnieje dzisiaj, Bogu niech będą dzięki. I była prestiżową diecezją w różnych okresach państwa polskiego, bo i stąd z diecezji chełmińskiej przynajmniej dwóch, zdaje mi się, a może i więcej biskupów wówczas wydawało się, że awansują w aspekcie Warmii, między innymi kardynał Hozjusz, który tutaj w Perpinie, może nie w Perpinie, bo to były Chełmża, był biskupem chełmińskim i później stał się arcybiskupem warmińskim, ale do dzisiaj no, diecezja chełmińska pomimo zaistnienia 25 marca 1992 roku, kiedy została mocno okrojona, wówczas liczyła 1 700 000 wiernych, z całym Toruniem właśnie część Bydgoszczy, Fordon przynależał do diecezji chełmińskiej, nie mówiąc o Gdyni, po Wyspie Helckim i tak dalej. I pomimo tego okrojenia jest dzisiaj terytorialnie większa niż diecezja warmińska obecnie.
patrząc na strukturę Kościoła w Polsce. Nawiążę jeszcze raz. Pan Bóg ma swoje drogi i tak samo patrząc, choćby tak sobie kojarzyłem, myśląc o pierwszym biskupie rezydującym w Pelplinie. Taki pechowy trochę biskup był, bo bulla była w 1821 roku, a on dopiero po różnych tam perypetiach zaistniał w ramach 1824 roku, co właśnie świętujemy. Dopiero był ingres tego biskupa i na ingres zachorował. Nie był obecny. Reprezentował go, jak był wspomniany właśnie biskup Wilkrzycki. Potem był dalej pechowcem, bo tak jak było wspomniane, w 1827 roku miał propozycję arcybiskup Stagnińskiego, czyli prymasostwa, i odmówił, bo rzeczywiście był chory. Dalej miał pecha, bo zamieszkał w aspekcie ówczesnym, jeszcze nie było, tak powiedzmy, tej struktury materialnej, wykształconej w Pelplinie, więc zanim wybudowano rezydencję, w której dzisiaj mam, tak powiem, szczęście czy nieszczęście mieszkać, zamieszkał na terenie seminarium, dzisiejszego seminarium, a wtedy były to budynki poklasztorne, i zmarł w 1832 roku, kiedy jeszcze tę budowlę w ramach jego mieszkania nie ukończono, więc tak troszeczkę, ale to takie zewnętrzne spojrzenie. Jak wyglądało jego życie, nie wiemy. Mówię jeszcze raz, Pan Bóg ma swoje drogi. Dzisiaj świętujemy świętego Marka. Też postać taka, jakby to powiedzieć, nietuzinkowa, bo nie tylko dlatego, że napisał Ewangelię. W pierwszej podróży misyjnej zdezerterował w połowie drogi. Był z Pawłem Barnabem i, jak powiem, połowie drogi zostawił i uciekł, można powiedzieć. Także sprowokował, że Paweł i Barnaba się pokłócili między sobą i tak dalej. Ale mimo tego Pan Bóg ma swoje drogi i, tak powiem, doszli do porozumienia i nakłonili Marka, żeby w drugiej podróży uczestniczył, pomimo tej dezercji pierwszej podróży. I tak samo myśląc o historii, czy też o tych 200-leciu, już dzisiaj patrząc na ten czas, który Pan Bóg pozwolił, aby siedziba diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, zaistniała tutaj w Pelplinie. Niezależnie od tego, że właśnie nazwa, można powiedzieć, w jakimś sensie została może nie zagubiona, ale dzisiaj nie wybrzmiewa, bo w ramach dokumentów Stolicy Apostolskiej cały czas mamy w kontekście diecezja pelplińska, dawniej Olim Kulmenzich, czyli diecezja chełmińska, ale gdzieś to zostało tak troszeczkę w drugim tle. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że właśnie Pan Bóg ma swoje drogi, a diecezja, wracając do tego pierwotnego ubóstwa, diecezja przynajmniej w tym tamtejszym spojrzeniu na to ubóstwo, dzisiaj można by powiedzieć o bogactwie diecezji poprzez największa i moim zdaniem najpiękniejsza katedra w Polsce jako siedziba biskupa, siedziba, tak może nieładnie to brzmi, w ramach diecezji pelplińskiej, największy ołtarz w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, niektórzy nawet mówią więcej, patrząc na ten ołtarz, jedyna Biblia Gutenberga, która jest tutaj i poddana była pewnym naprawom, a jeszcze miejmy nadzieję, że jakieś środki uzyskamy na renowację tejże Biblii, wiele, wiele innych bogactw, chyba 600 rękopisów, 500 inkunabułów, 13 tysięcy starodruków, dokument króla Przemysława II z 1295 roku, w którym jest pieczęć królewska z orłem w koronie, po raz pierwszy użyty w ramach Polski, przynależy do zabytków UNESCO piśmienniczych w ramach naszej diecezji. Także, ale to bogactwo nie tylko było, tak powiem, jest w jakimś tam sensie w wymiarze materialnym czy sztuki i tak dalej, ale też w wymiarze tym duchowym. Te ostatnie 200 lat, no to, co w ramach mówiono w Polsce o Pelplinie jako Ateny Północy, to się samo siebie nie brało jako takie. Tu kapłani musieli być dwujęzyczni, to raz w aspekcie języka polskiego i niemieckiego.
w aspekcie zaborów studiowali w różnych miejscach również. To pozwalało, zabory oczywiście były jakimś tam, powiedzmy, no, trudną chwilą, ale też pozwalało, że studiowali w Berlinie, w Münster, w Monachium, w wielu innych miejscach. Stąd te Ateny Północy mogły jak gdyby zaistnieć. To, co czasami wspominamy, gdzieś tam po cichu mówimy, encyklika papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est, która bazuje na jednym z książek tutejszego filozofa Franciszka Sawickiego, który był dwujęzyczny, w języku niemieckim pisał i właśnie papież senior świętej pamięci Benedykt XVI korzystał z tego i wspominał później w ramach rozmowy z biskupem Janem Bernardem Szlagą, który dzisiaj też można powiedzieć, Pan Bóg ma swoje drogi niezrozumiałe, ale tak jest. Dzisiaj 12. rocznica śmierci biskupa Jana Bernarda, akurat w ten dzień zaistniała, czy jest. Czy też nie tylko w aspekcie kapłanów, ale też i myśląc szerzej, patrząc na Kolegium Marianum, które wpisuje się w to dwustolecie poprzez 188. rocznicę aktualnie, z których wielu absolwentów tego kolegium było i wojewodami, i w malarstwie, i w sztuce, i tak dalej, zaistniało w tej społeczności nie tylko Pomorza, ale również i w szerszej. No i te inne świadectwa, zarówno patriotyzmu, jak i też tej jesieni trudnej, tragicznej 1939 roku, gdzie powiedzmy zarówno na tej jesieni, jak i w czasie II wojny światowej diecezja chełmińska w ramach duchowieństwa poniosła procentowo największe, można powiedzieć, straty, jeśli chodzi o ilość kapłanów, którzy zaginęli, zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Ponad 300 kapłanów poniosło śmierć, ale dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, za to, co w ciągu zarówno tych 200 lat, jak i też 781 lat zaistniało. Jak mówię, Pan Bóg ma swoje drogi. To, że my tutaj dzisiaj żyjemy, funkcjonujemy, coś staramy się robić poprzez każdy z Was w tych miejscach, które Pan Bóg postawił, czy tych, tak powiem, artystycznych szlakach, czy naukowych szlakach, czy jeszcze w innych wymiarach szlakach jest zamysłem Pana Boga i ważne, żeby człowiek był otwarty na te talenty, które ma i które posiada. Wśród tego wszystkiego jeszcze podziękowanie Bankowi Spółdzielczemu z Panem Prezesem Sławomirem Flisikowskim, jak i też prawie chyba nieobecnemu tutaj w ramach firmy Panu Krzysztofowi Cwajdzie, dzięki którym jako sponsorom była możliwość zaprosić szanownych gości z jednej i z drugiej strony na to dzisiejsze nasze spotkanie. Amen. Już więcej nie będę mówił. Dzięki serdeczne wszystkim za wszystko i szczęść Boże.